Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. Już ci daję. A to jest kolejny odcinek DDS2. I proszę państwa, znajdujemy się w dżungli. Boże, jak ten samochód stoi? Co mu się stało? Znajdujemy się, szanowni państwo, w dżungli nie bez powodu. Ja jestem w trakcie zbierania pieniędzy od moich dystrybutorów i oczywiście uzupełniania im towaru. Mam tutaj satiwę po 300 gram spakowaną. Natomiast co do poniektórych jeszcze, albo co... Jak to się mówi? Do co niektórych trzeba będzie jeszcze dotrzeć. Mamy tutaj Miglanca. Miguel, wiesz coś o morfinie? Tak, mam nawet przepis. Dlaczego pytasz? Masz coś przeciwko, żeby się podzielić? Oczywiście, ale nie za darmo. 100 tysięcy chcę, proszę państwa, za przepis na morfinę. Proszę bardzo. I to jest kolejny przepis, jakiego się nauczyliśmy. Na mapie znajduje się to koło Diego, ten gościu. Tutaj jest Diego Herrera, a tutaj jest sklep z metą. I gościu ma przepis na morfinkę. I bardzo dobrze. Przy okazji, efedryna, za 12 tysięcy, nie, ale kwas jodowodorowy mogę wziąć od niego, etanol mógłbym od niego wziąć, ale nie wiem, czy ja będę miał tyle slotów. Oj, chyba nie. Ale zobaczmy, sprawdźmy to. A jednak się zmieściło. No, mamy samochód tutaj, więc tak de facto to może było w ten sposób. 700 tysięcy, w porządku, i tak będę musiał wypakować auto. Z uwagi na fakt, że my jeszcze musimy tutaj pozbierać nieco grosza. Więc zróbmy tak. Jedną pakę zabieram ze sobą. Etanol mogę schować. I kwas jodowodorowy też mogę schować. Jeżeli chodzi o paliwo, też mi nie jest tutaj za bardzo potrzebne. I teraz, chwileczkę. Kuźma, wysiądź z tego auta. Jeszcze tutaj było. Przepraszam bardzo. A wiecie co? A ja to paliwo to już w ogóle do niego wleję, bo żeby nie było. Teraz, szanowni państwo, biegniemy odebrać kolejne pieniądze. Natomiast chciałbym pochwalić się państwu, iż rozpocząłem hodowlę maku. Czy może tak powiem? Hodowla maku? Uprawę, może w ten sposób. Uprawę maku z nasion. I bardzo fajna sprawa, bo 30 coś tam tysięcy kosztował kilogram nasion. Natomiast tego na trochę starcza, tylko trzeba mieć nawóz. Tutaj mamy, proszę państwa, chatkę oczywiście, gdzie też coś by wypadało zrobić, natomiast... Na razie na spokojnie. Uuu, la la. No, to ty to masz trochę za dużo satiwy. Może by dać te 300 gram do Diego, jakby to rozprowadził, to może byłoby większe zainteresowanie, szanowni państwo. Ale amfunia i metka, no nie wiem, ta meta chyba nie schodzi wcale, więc też by wypadało. Tylko, że kuźwa, właśnie z produkcją mety to jest, to jest problem. To nic. Ja myślę, że po prostu trzeba to troszeczkę inaczej rozwiązać, trzeba by taką hurtową produkcję uruchomić i tak się zastanawiam, czy przypadkiem mety to ja nie będę produkował La Colina Sangrienta, czy jak to się tam zowie. Tak czy siak, ja chcę wrócić już do pojazdu mojego. Żałuję, kurczę, że tutaj nikogo nie ma, bo zbierają się też, więc to jest dobra miejscowa taka tutaj, żeby do Diego podjechać, wysiąść, śmignąć do tyłu. A właśnie, do Diego mieliśmy iść. Więc proponuję, żeby mu zostawić te satiwę. Synu, weź to rozprowadź, zobaczcie, 900 reputacji plus 36 popytu, więc myślę, że... Opłacalne to jest dla nas. I w takim układzie wydaje mi się, że... Poczekajcie, bo jeśli mowa o kwestiach związanych z dystrybucją, to mamy tu jedną. Tutaj mamy drugą.
Tutaj mamy trzecią. Tutaj mamy czwartą. A no właśnie, musimy dostarczyć pierwszą dawkę morfiny. 150 ml. Ale to najpierw trzeba wyprodukować. Nie, no my musimy wrócić do... tutaj, do naszej właśnie... jeszcze chaty produkcyjnej, naszej fabryczki. A, cholera jasna, ja kurde zapomniałem o nawozie. Ja tam nawóz potrzebuję. Ajajaj. Ale to nic, bo ja potrzebuję wpłacić i tak pieniądze, więc zaraz będziemy patrzeć, czy gdzieś tutaj mógłbym ten nawóz nabyć. No widzicie, no człowiek się podjara i takie później chocki klocki wychodzą. Proszę bardzo, ponad milion, kuźwa. Niesamowite. Dodaję, jeszcze mi opium zostało. No, ale możemy sprawdzić, czy przykładowo tutaj ktoś by chciał opium, bo warto by, może byłoby już zacząć ich przyzwyczajać. No, amfetaminka akurat, no. No dobrze, no ale to zawsze jakiś zysk. Tak, amfy potrzebuje Rosa z Kalihonu. A co wy żeście się tak rozsmakowali akurat w tym, jak ja mam już teraz lepsze? O, proszę, dobrze, jest koneser, okej. Okay. Trzymaj, synu. Proszę. Bardzo dobrze. I tu Marysia. To też tutaj, o. Proszę uprzejmie. Obczęstowani? Obczęstowani. Bardzo dobrze. Gdzie ja mogę nabyć nawóz tutaj? Czy ja gdzieś go mogę nabyć? Sklep z trawką na świeżym powietrzu. No ale ona nie będzie miała nawozu. Cholera jasna. Sklep meblowy. A tutaj jest lumpex. To nie do końca. To Sodoma i Gomora. Getto. Stara pani. Milfy też są fajne, no. Skład paliwa. No cóż, wydaje mi się, że prawdopodobnie trzeba będzie ruszyć do peninsuli, czy jak to się, peninsular, czy... Widzicie, ja tych nas nie mogę zapamiętać, cholera. Ale... Czekaj, ile ja mam paliwa? A, jeszcze dobrze, jeszcze mogę. To nie, to zrobimy inaczej, od strony wody. Która to jest? 16? Dobrze, nie ma problemu. Poumawiamy. Ach, tutaj. Guenio del Mar. No to by się przydało, ale Paraiso Peninsular, dobra. Nacito. Nacito. Proszę uprzejmie. Tam, gdzie można. On by chciał fiolki amfy, więc trzeba je zrobić. Kalihonu na razie nie ruszam, ale oni też by chcieli fiolki amfy. Zobaczcie, ile klientów. No, myślę, że Kinia by się ucieszyła, tylko że ona tam siedzi na ławce i czyta zamiast mi pomóc, kurwa. Ja to nie rozumiem. To jest po prostu... gdyby nie to, że to jest moja tutaj narkotykowa dziewczyna, to naprawdę inaczej bym z nią porozmawiał. Ale mam do niej słabość, więc co ja poradzę? Nie wiem, no, coś jej wstrzyknę. No dobrze. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Otóż, proszę Państwa, mak hodujemy w tych donicach. Proszę bardzo, ile tego wychodzi? Ładnie, nie? Ładnie, to już się skończyło. 50 jest aż. Aż 50. Niesamowite. I to jest tutaj. Jedna tylko rzecz, że z tego nie ma nasion. To trochę boli. Bo biorąc pod uwagę, że 30 tam coś tysięcy kosztuje, wiecie, paczka, no to trochę boli. Ale mogę teraz ogarnąć tutaj temat ekstrakcji mleka makowego. Niech się robi. Mam dwa stoły chemika, więc niech się robi. Pewnie, że tak. Będziemy tutaj produkowali. Co ja potrzebowałem? Słuchajcie, potrzebowałem fiolki amfy. Tylko nie pamiętam ile. Bardzo mi proszę pokazać.
4 gramy, 17 fiolek, dobrze. Do Mojżesza. Niech i tak będzie. 17 fiolek. Fiolka amfetaminy. 17. I wytwórz. 3 minutki. Poczekam. No i bardzo fajnie. Tutaj mogę z mleka już przygotowywać opium. A tutaj jeszcze mleko makowe. Ale, aha, z nasion. Nie, nie, nie. Nasion nie będę marnował. Bo my możemy główki z tego hodować. Będzie dużo, dużo więcej. Także tak to wygląda. Jeżeli mowa o kwestiach związanych, słuchajcie, z jakimiś tutaj zadaniami fabularnymi, mam znowu porozmawiać z księdzem, odwiedź Piresta w jego zakrystii. Chyba pederastę. Aby omówić sprawy biznesowe. Dalej wisi ten alternatywny sposób dostania się do Bahia de Oro, natomiast chodzi tutaj o te 400 tysięcy podróżnika, tak? I 10 skrytek w kryjówkach i kupno magazynu na zachodzie. To są fabularki, tak? Natomiast tutaj jeszcze liście koki, przepis na kokainę i to obywatelstwo. To nam wisi, ale na to wszystko potrzebne są pieniądze. Więc ja tutaj czekam. Jeszcze 1,5 minuty. I myślę, że źle nie będzie. Oczywiście zgapiłem się z tym nawozem, ale to za chwilę powinno się zmienić. Mamy 15 tysięcy na koncie. Porozprowadzamy to, co możemy porozprowadzać. W tym czasie możemy tutaj spojrzeć na biurko syfa. Niewiele brakuje tak naprawdę, żebyśmy zdobyli tutaj drugi poziom w Paraíso Peninsular. W Dueño del Mar już mamy. A, cholera, tę amfę trzeba, kuźwa, spakować. No dobrze, ja zapakuję stówę, dlatego że będzie mi ona potrzebna reszta. Przydałoby się więcej sprzętu tak de facto, tego typu, tych laboratoryjnych łaźni wodnych. Chyba że kupilibyśmy coś zupełnie innego. Czy to już się... A, 30 sekund. No bo tam klient czeka, no. Może zamiast maczety w skrytce, to ja bym schował to. No i gitara. Dobra, 14 sekund, tam 10 teraz będzie, jeszcze jedna fiolka i będziemy cisnąć sprzedawać. Tutaj za 17 tych fiolek amfy, to ja spodziewam się naprawdę konkretnej kwoty. Mam nadzieję, że takowa będzie. No dobra, dawaj. I płyniemy. O matko i córko. No niby 3 minuty czasu realnego, kurczę, na produkcję tego badziewia okazało się, że to godzina w grze. No, także nie za dobrze. Ale mamy tutaj trochę tych klientów. Spróbujemy ich wszystkich obsłużyć. Mam nadzieję, że się uda. Synu, szybciej. Tu nie ma czasu. Dobra. I biegniem. I teraz rzecz jest następująca. Żeby zdążyć tego gamonia obsłużyć, który te fiolki chciał. Ale ja mam swoją traskę, zacznę tutaj. Od tych klientów. O, już tam mało się. Ręka nie urwie. Ale tu jest tylko jeden. No, trochę zwolnić trzeba. Ciekawe, czego by chciał. Może opium. Dobra, amfetamina. No, musimy dawać więcej, niestety, bo to pamiętajmy o tym, że to chodzi o repkę. Ach, gościu. Wolałbym w tym momencie grama, dać ci 2 i mieć plus 5%, nie? Do reputacji. Dobrze, zobaczmy tutaj, jak wygląda situation. No, o, ale zbiorowicho jest, patrzcie. Czego ty chcesz, synu? Marynie? Mogę ci dać. Marynie akurat to mamy najwięcej, powiem wam szczerze. Jeśli mowa o kwestiach związanych z jakiegokolwiek typu uprawami czy hodowlami. To żeśmy się ładnie rozbuchali. A, pani to nie bierze nic.
Dobra, Maki, takiego pieska żeśmy tu zdobyli. 4 gramy, proszę uprzejmie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to wszystko jest... no, buenos dias, senior. To wszystko robimy po to, żeby zdobyć drugi poziom reputacji. Od drugiego poziomu już będę dawał normalnie. Ale teraz po prostu chcę mieć tu miejsca parkingowe. Pani sobie macha. Czego by pani chciała? Ło, proszę pani, to nie są kuźwa tanie rzeczy. Tamten nachajowany. Dobra. I teraz tak, muszę zerknąć na mapkę. Dobrze, jeżeli tędy pobiegnę, zobaczmy, czy tam nie ma patrolu. Nie ma patrolu chyba. Dobra. Skoczmy może tutaj. I sobie panienka stoi. I panienka by chciała 4, dostanie 5. Proszę uprzejmie. No, see ya, see ya. I teraz jak dalej? Dalej możemy polecieć tutaj prosto, tu aż jest 3 klientów, tutaj 1. A może by tego jeszcze tam jakoś obsłużyć? Kurczę, to trzeba było na dół zejść. Pewnie na froncie stoi, znając życie. To nie ty, nie? No nie. Kurwa, już chyba drugi czy trzeci raz się na to nabieram. O! Proszę uprzejmie. Dwójeczka to będzie trójeczka dla pani. W międzyczasie mogę zakupić, proszę państwa, o, te fiolki. One będą nam potrzebne. Ona też jest dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o aceton, takie tam badziewia. Kurwa, nie przed nosem, no. Dobra, i teraz pobiegnijmy tędy jakoś. Z powrotem górką. Gdzieś tam. No ja po prostu tędy biegnę, żeby się nie napatoczyć na żadnego miglanca, nie? Gdzieś to było miejsce takie schadzek, czy jak? Ale się wystraszyłem, ty. Dobra, tutaj ostrożnie. I oni nie wiem, gdzie są. No, dobra, znalazłem. Marysia, proszę uprzejmie. Marysi, damy... No, sporo zamówił, trzeba przyznać, bo aż 6 gram, to dostanie 7 maka. Proszę bardzo. Pan? To pan skromniej, ale to dobrze, bo chodzi po prostu mi tutaj o 5%. O, i mamy tego gościa, proszę uprzejmie. No gościu niestety dostanie równiutko 17. Ile to będzie? 57 tysięcy. I Esmeralda Diaz w Paraíso Peninsular to jest kolejna osoba, która by mogła tutaj dla nas pracować. I ja prawdopodobnie z prawdziwą przyjemnością skorzystam z tego, znaczy kolejna osoba, no chyba jedyna nawet, jeśli się nie mylę. Ale mogę się mylić. Ostrożnie tu, ostrożnie. Mamy tutaj miejsce schadzek. Więc oczywiście obsłużymy tutaj całą klientelę, jaka jest. Nie mam, niestety, ale spokojnie pracujemy nad tym. Tutaj Marynia. Bardzo dużo żeśmy odblokowali, trzeba przyznać, więc i tak jeszcze w tym odcinku czeka nas zapoznanie się może z techniką produkcji morfiny, ponieważ przypominam, że mamy zadanie. O, proszę bardzo. Ludzie walczą o nasze te ciucielki, nie? I jeszcze mamy tutaj klientelę, w sumie 4, więc ja bym sobie skoczył tu. A oni co tu kuźwa robią? Chłopaki, coś wam się chyba szlaki popierdzieliły, naprawdę. Ja musiał, kuźwa... O ty synu! Bez jaj. A tamci gdzie są?
A no to kuźwa, no lezą mi tutaj. Cholera. Osaczają mnie. No nic. Przeżyjemy i to. Tutaj ostrożnie. Ale policja. No to my ciśniemy tu na górkę, bo oni chyba na górce tutaj stoją. Albo mi się tylko tak wydaje. No, o, patrzcie, jakie zbiegowisko. Kuźwa. Najpierw zakontraktowanych obsłużę. Gościu, dostajesz czwóraka. Proszę. De nada. I Amfunia. A pan by co chciał? O ty, o ty. Proszę nie podglądać, chłopaki. Idźcie tam swoją drogą, a pani tutaj dla pani czwóreczka za cierpliwość. Proszę uprzejmie. A, bo my zdobyliśmy już ten drugi poziom, więc ja już nie muszę rozdawać ekstra. Oczywiście w celach podniesienia reputacji i tak dalej, to można, nie? Ale ja myślę, że ta reputacja to się sama nabije. Tutaj Amfunia, to możemy, to już robię dla pieniędzy jedynie. Czy pan zamawiał coś? Pan zamawiał Marynie. Proszę bardzo. I tutaj dla pana jeszcze czwóreczkę. Żeby nie było. Dziękuję bardzo. Pani zamawiała też Marynie. Dlatego dla pani też będzie towarek. A cała reszta tałataństwa? Panie, co byś chciał? Nie mam, proszę pana. A co tak na grubo pan lecisz? Mam inne smakołyki. O. Elegancko. To mi się podoba. Czy to wszyscy? Dokładnie tak, to wszyscy. Ile mam pieniędzy? Wow! Ponad 200 tysięcy. Też mi się bardzo podoba. I jeszcze przypominam tutaj, że ponad 240 tysięcy jest u naszych dystrybutorów. Więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Dobrze, teraz wrócimy sobie do łodzi. Aczkolwiek odwiedziłbym jeszcze cholera aptekę, tylko... znowu będą się śmiać ze mnie. A nie, musimy wrócić. Musimy wrócić, szanowni państwo, do minimarketu. Dlaczego? Dlatego, że ja ten nieszczęsny nawóz potrzebuję. Chyba, żeby autem można było gdzieś tutaj podjechać i się nie stresować. Bo nie wiem, czy gdzieś będzie miejsce parkingowe, czy go też nie będzie. Chcę znaleźć jakieś przejście takie... O, tędy chyba. O tak, miglance mi już tutaj łażą. No. Dobra, jeden patrol przeszedł. Dobrze. Więc my możemy tutaj skorzystać oczywiście z minimarketu. Synu, masz nawóz może? O, masz. Elegancko. Czy ja to wszystko udźwignę? Nie mam dość miejsca. Czyli ty się stakujesz po jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No okej, okay, trudno. Wywal cztery. A, jak ja to... Aha, bo się jeden... Dobrze, jeden slot się zwolnił. To ja jeszcze mogę od pana dokupić ten jeden. Nie ma problemu. I jakoś to dotacham do łodzi. No bye, Frenzlu. A friend, dobra. I tędy sobie na skróty pociśniemy. Po co mi nawóz? No do maku, nie? Opium droższe od amfy i mety prawdopodobnie jest, z tego co takich szybkich wyliczeń i obserwacji. Ale teraz pytanie brzmi, czy dałoby się, powiedzmy, nie wiem, tak zeswitchować, załóżmy, nie? Że rezygnujemy, powiedzmy, z gandzi na rzecz opium, nie? I teraz wszyscy zamawiają opium. Chyba tak nie będzie. Dobra. Płyniemy. I zaraz zapoznamy się, szanowni państwo, z
Mam nadzieję, że się zapoznamy z recepturą tworzenia morfiny, produkcji morfiny. To ja się tak czuję, że to kurwa tam chyba na mecie będzie, albo na że coś trzeba będzie jednak zrobić. Zaraz zobaczymy. No i śmigaj. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście potrzebujemy tutaj nawozu i to mnóstwo. Zaraz będziemy sadzić mak. Więc szanowni państwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to proszę bardzo. Mamy donicę taką jak do satiwy. Mak z nasion. Tu mi zostało jeszcze 880 gram z kilograma. I to będzie 50. O. I na to idzie przy dwóch nasionkach idzie 2 kilo nawozu. No i kilo wody, powiedzmy, nie? Także tak to zrobimy i tyle to trwa. 17,5 minutki. Także ja tutaj sobie to ogarnę, oczywiście, bo opium będziemy potrzebowali też w większych ilościach, więc jak na razie, biorąc pod uwagę zapasy satiwy, to ja poświęcę to na właśnie hodowlę, na uprawę maku. Więc niech i tak będzie. Dobra, w porządku. Teraz tak. Zobaczmy może w dzienniku i łańcuchach produkcji produkcję morfiny. Mieszanie. Potrzebujemy miksera kuchennego lub mieszadła magnetycznego. Obróbka termiczna na ciepło. Szybkowar. Albo autoklawa, albo laboratoryjna łaźnia wodna, czyli to, co tutaj mamy. Później mieszanie, mikser kuchenny lub mieszadło magnetyczne. I obróbka termiczna na ciepło, znowu szybkowar elektryczny lub autoklawa lub laboratoryjna łaźnia wodna. No dobrze, ale z czego? Sprawdźmy. Resztki morfiny, ok? To pozyskujemy z związek opiumowy, substancja przechowywana w magazynie substancji. A widzicie, czyli opium do morfiny jest niezbędny, jak widać. A morfina? Co to jest? Grudka morfiny. Aha, czyli to się... Dobra, tu jakieś resztki morfiny się tworzą. Tutaj będzie potrzebny kwas octowy. No w końcu go jakoś tam wykorzystamy, nie? Czyli automatycznie już ocet zaczyna mieć znaczenie. Tutaj nic nie zrobimy. Natomiast w takim razie otwórzmy sobie sklep ze sprzętem i oni mówili coś, to jest młynek analityczny, tak? To jest mieszadło magnetyczne albo to, tak? To jest tier trzeci. Laboratoryjna kać do namaczania, tak? A to chyba nie to było. Czekajcie. Możemy jeszcze raz zerknąć na łańcuch? Mieszadło magnetyczne. A, albo mikser kuchenny. Okej. Okay. Tak to działa. Dobra, czyli brakuje mi po prostu mieszadła magnetycznego. Sklep ze sprzętem. Mieszadło magnetyczne. 342 tysiące. To jest to? Poważnie? No. Dobra, związek opiumowy. Opium plus metanol. Czyli zobaczcie, że już metanol też będzie potrzebny. I tutaj z tego będzie związek opiumowy. W porządku. Tutaj grudka morfiny. Resztki morfiny. Plus... amoniak. To się tworzy grudkę. Natomiast później morfina to właśnie z grudki. Czekajcie, czyli... Dobra, procedura jest taka. Związek opiumowy. Na początek. I później z tego związku, to 2 gramy są potrzebne, tak? Wychodzą 2 gram, dodając jeszcze gram kwasu octowego i wodę, wyjdą 2 gramy resztki morfiny. A potem morfinę tworzymy z grudki, ale tę grudkę to trzeba by tutaj zrobić. Czyli
Jakie to jest kutwa normalnie zamotane, ty. No. Sprzętu co niemiara bym potrzebował, żeby to wszystko na wielką skalę produkować. No ale nic. Rozpoczynamy, proszę Państwa, produkcję morfiny. Po to, aby zrealizować to zadanie. Ciekawy jestem, ile za te 30 fiolek dostaniemy pieniędzy. Ale o tym myślę, że przekonamy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.